Witam Was serdecznie. Dżangh, witam Was wszystkich. Dziś mamy sobotę. Od dzisiejszego dnia y, mamy lockdown. Od dzisiejszego dnia mamy lockdown. Y, jakby to powiedzieć, y, do 9 kwietnia. Słuchajcie, dlaczego my mamy do 9 kwietnia lockdown? A czemu. Nie dłużej, a tylko do 9 kwietnia. Hmm. Eee, ponieważ 10 kwietnia, jakby dużo osób pamiętało, albo może pamiętacie, 10 kwietnia 2010 roku. Eee, By to powiedzieć. Wydarzyła się tragedia, katastrofa Tu 154. No i teraz wypada 10 kwietnia, rocznica. Rocznica katastrofy Tu 154. Więc. Aha, jeszcze słuchajcie, jeszcze, jeszcze jest. Oczywiście tragedia smoleńska i to też jest rocznica, więc oni będą najprawdopodobniej, yy, yy, najprawdopodobniej będą yy, yy, chcieli 10 kwietnia yy, uczcić pamięć. Yy, tej katastrofy i, i, i tej tragedii, i, i tej tragedii Smoleńska. Ale wiecie, wiecie, jak to jest? Jak byłby lockdown ogłoszony, nie mogliby tego za bardzo zrobić. A tak, zniose, tak jest tylko do 9 kwietnia, a 10 kwietnia w sobotę będą mogli specjalnie, normalnie. Yy, Pamięć tej tragedii, tu katastrofy Tu 154 i tragedii Smoleńska uczcić, bo nie będzie lockdown, tylko słuchajcie, teraz takie, takie pytanko dla wszystkich: słuchajcie, jak to jest, bo teraz mamy lockdown, pozamykali wszystko i i, i, I święta akurat wielkanocne, żeby jak najmniej ludzi się spotykało ze sobą, czy tam na zgrupowania, czy tam na przykład rodzina, żeby się jak najmniej ze sobą spotykało. O co tu kurwa chodzi? Co to kurwa ma być? Jak rocznica się zbliża, no to już... W trakcie rocznicy trzeba, być, trzeba yy, znieść to, bo, bo trzeba jakoś to yy, ten uczcić, tak? Yy, tą pamięć. Ale yy, jak nie ma, yy, nie ma żadnej rocznicy, to, to, to walić i kurwa nieważne, czy są święta, czy nie ma świąt. Można ich wszystkich pozamykać i, i oboszczenia pierdolnąć i, i nie ma kurwa ten, się, tak? Co to kurwa ma być kurwa ludzie to jest kurwa no to jest masakra to, co kurwa oni odpierdalają i prawdę mówiąc powiem wam jeszcze jedno oni korzystają z tego że jest covid wszystko na covid zwalają wszystko jest przez covida prawdę mówiąc kurwa no tak naprawdę chuj wiadomo czy to w ogóle jest No, nie, no to kurwa, no serio, no to jest jakaś jedna wielka e, bzdura. I powiem Wam, majówka ma być normalna. Mhm. Zapomnijcie, kurwa, że majówka będzie normalna. Wszystkie hotele, pensjonaty, wszystko będzie zamknięte. Nie będzie wolno nam wyjeżdżać za bardzo, nie będzie wolno tego, nie będzie wolno tamtego, bo będzie majówka specjalnie, żeby właśnie nie było za dużych zgromadzeń, bo jest COVID, COVID, który nas e, morduje, zani, e, wyniszcza i, i, i ten, i w szpitalach siedzą ludzie, no tak, tak. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Tak, jasne, kurwa, bzdura totalna. Głupota. Także fajnie sobie to kurwa. Wszystko mm, opracowali. Plan z góry walniemy im. Lockdown, bo święta idą. A. Kurwa, coś mi tam poleciał. Y, słuchajcie, walniemy im. Lockdown na święta, a niech siedzą w domu i nie wolno im nic. Ale słuchajcie, mm, nadchodzi mm, mm, rocznica, no to lockdown trzeba znieść. No, także dobrze sobie to uplanowali. Mm, nam już nic nie wolno, nawet święta, a oni mogą wszystko. No, także ciekawy jestem, jak długo ludzie sobie na to będą pozwalać. Jak długo będziemy wszyscy smelad pozwalać, bo prawdę mówiąc, powiem Wam szczerze, że no, 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 wszyscy no bo znaczy niektórzy mają to gdzieś, bo to jest jedna wielka bzdura dla mnie. Głupoty, kurwa, wciskają nam głupoty, yy, piorą nam mózgi, kurwa, w tych telewizjach, w tych wiadomościach, takimi, kurwa. Yy, Pierdołami, które tam gadają, których tak naprawdę już się nie da kurwa słuchać. Nie da się kurwa słuchać tego. Takie pierdolety, kurwa. Ech, powiem Wam tak. Czy oni nas mają wszystkich za za idiotów? Wam strefy pracy, gdzie, gdzie ludzie pracują, tak? To są, to są zwykłe obozy pracy, kurwa. Są zwykłe obozy pracy, bo te firmy to w ogóle nawet nie są polskie, to zagraniczne, kurwa. Napierdalają ludzie tam, kurwa. Yy, niektórzy zapieprzają tam yy, zagówniane pieniądze. Tak naprawdę to jest pieprzone, pieprzone obozy pracy, kurwa. Mają nas za jakieś bydło, kurwa. Gdyby nie, gdyby nie my, my zwykli obywatele, ee, to prawdę mówiąc ta gospodarka kurwa stoi. Bo oni tylko potrafią siedzieć na stołkach i pierdolić głupoty, wymyślać jakieś dodatkowe jeszcze bzdury, ee, Zakazy nam jakieś kurwa e, wymyślać i wprowadzać, żebyśmy nie mogli. Y, najlepiej jeszcze, kurwa, zróbcie tak, żebyśmy nie mogli oddychać, kurwa. To będzie jeszcze lepiej, kurwa. No. Chociaż nie, tak jak powiedziałem. Gdyby nas zabrakło, byśmy nie robili y, dla, takich, dla takiej bandy kurwa złodziei, to prawdę mówiąc, ta gospodarka stoi. Kuja by mieli kurwa. Także guzik by mieli, a nie pieniądze, gdyby ludzie się na to nie zgadzali, na takie rzeczy, żeby tak w taki sposób byli traktowani. Z tego co pamiętam, to nie miało być śmieciowych umów w pracy, gdzie się zatrudniają ludzie. A jak jest teraz? Nadal kurwa, tak samo jest. Umowa, zlecenie to jest śmieciowa umowa. I tak mnóstwo osób tak pracuje na takich śmieciowych umowach. Jak ja zauważyłem to, jak szukałem pracy wcześniej. To mnóstwo takich jest firm, które zatrudnią Cię. Owszem, ale na umowę, zlecenie. Na śmieciowej umowie, chujnie na takiej gównie kurwa, więc. Miało tego nie być. Jest nadal I, i, i widzicie i wierzycie tym tym oszustom, wierzycie tym oszustom tam, co rządzą? Bo ja im nie wierzę kurwa już nic. I nieważne, czy to jest PiS czy PO, yy, bo jedni są za PiSem, jedni za PO. Jedni są wkurzeni, bo PO nie wygrał, ale co wy myślicie, że PO wam da? Lepiej będziecie? Nie, nie będziecie mieć lepiej bo oni jeszcze gorsze, gorsi są od PiSu, więc kurwa sorry, ale yy, PO tylko był yy, dobry dla tych, którzy są bogaci, yy, bo tylko dla nich yy, było stworzone yy, tak prawo, żeby oni mieli lepiej, a ci co mają, yy, mają kiepsko, to mają jeszcze gorzej, więc no tak to wygląda. No, także widzicie, lockdown mamy do 9 kwietnia, bo 10 kwietnia w sobotę jest yy, yy, rocznica yy, yy, tragedii yy, 100, 154 w Smoleńsku. Także widzicie, muszą jakoś sobie zrobić dla siebie tak, jak powinno być. A ty na święta i każdy jeden na święta. Yy, Najlepiej, jak będziemy zamknięci w domach i nie będziemy wychodzić, bo oni tak chcą. No, także takie mamy władze. Także do zobaczenia. że TV. Żegna Was.